Panie, tak chcemy Ci teraz dziękować za ten czas, kiedy możemy być tutaj na tym miejscu. Dziękujemy, że Ty masz dla nas przygotowane słowo. Ty masz przygotowane słowo, które krzepi, które posila, które daje siły, które powoduje w nas radość. Panie, dzisiaj, Panie, w Twojej obecności chcemy spędzić ten czas, aby być bliżej Ciebie, bliżej Twojego tronu, bliżej Twojego królestwa, bliżej Twojego majestatu. Ja się dzisiaj modlę, Panie, aby słowo, które będzie dzisiaj zwiastował, Panie, abyś to słowo kładł na naszych sercach, na moim sercu, aby ono mogło przynosić, Panie, stukrotny owoc w naszym życiu. Tak potrzebujemy wzrostu, Panie, potrzebujemy siły, potrzebujemy radości, Panie. Tak dzisiaj na nowo, Panie, Duchu Święty, Panie, bądź tutaj obecny, przemierzaj nasze serca, przechadzaj się pomiędzy nimi, Ty czyni różnicę między tym, co było, a tym, co jest, a tym, co chcesz uczynić. Niech nasze serca są otwarte, Panie, dla Ciebie dzisiaj, abyś, Panie, pokazywał na to, co mamy, Panie, jeszcze zmieniać, co mamy korygować. Tak, Panie, dziękuję Ci, że Twoje słowo jest, Panie, taką latarnią dla naszych stóp, że kiedy możemy się w nim zagłębić, kiedy możemy, Panie, tak wniknąć w jego głębokość, Panie, przychodzi wielka siła dla naszego życia. Ja się dzisiaj o to modlę dla mnie, dla każdego z nas, dla tego Kościoła, aby chwała, uwielbienie, cześć Panie, wszelka chwała dla Twojego imienia mogła być, Panie, tutaj dzisiaj z naszych serc oddawana Tobie, aby ta społeczność, to nabożeństwo i to słowo mogło być dzisiaj miłą wonnością przed Twoim tronem. O to się modlę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, bardzo się cieszę, że dzisiaj znów mogę stać tutaj na tym miejscu, chociaż jest to za każdym razem dla mnie takim dużym wyzwaniem i powoduje stres, ale wiem, że Pan ma dzisiaj dla nas przygotowane dobre rzeczy. Pan ma przygotowane dobre rzeczy dla mnie, bo ilekroć głoszę słowo, to pierwsze słuchają go moje uszy. I Pan ma dzisiaj przygotowane dobre słowo dla was, bo dlatego, że jesteście tutaj na tym miejscu, wybraliście dobrą cząstkę. Jak Jezus powiedział do Marii, że wybrała dobrą cząstkę, bo to jest cząstka u Jego stóp. I dzisiaj chcemy rozważyć Słowo Boże. Zaraz powiem, o czym dzisiaj chcę mówić, co mi Bóg położył na sercu, ale zanim zacznę mówić, to mam dla was zagadkę, w zasadzie taki quiz, może quiz sprawdzający. Wszyscy mamy tutaj, przynajmniej ci, co słuchają na tej sali, nasze kalendarze zborowe. Pewnie ci, co odsłuchują, nie mają takiej możliwości, bo nie dostali tych kalendarzy. Ale kalendarz, który jest otwarty na miesiącu sierpień, zawiera werset. Czy ktoś mi może powiedzieć, o czym jest ten werset? Już nie mówię o zacytowaniu, ale o czym jest ten werset? Następnym razem przygotuję nagrody, naprawdę. Muszę to jeszcze uzgodnić z pastorem. Czy ktoś wie, o czym jest werset ten, który mamy teraz miesiąc sierpień? Więc może ja go przeczytam. A wy, to jest Izajasz 12:3, on nie będzie wyświetlony, ale jak będziecie w domu, otwórzcie sobie, spójrzcie na miesiąc sierpień. Izajasz 12, rozdział 3, werset mówi tak. A wy, pełni radości, będziecie czerpać wody z samych źródeł zbawienia. I od samego początku tego miesiąca, bo ten kalendarz stoi u mnie w jednym miejscu tam w kuchni, w drugim na biurku, kiedy patrzę na to już od samego początku miesiąca, ten werset mnie tak bardzo dotykał i coś mi mówiło wewnątrz. Ja wiem, że to Duch Święty mówi, będziesz mówił na ten temat. Ja mówię, Panie, ale w moim życiu tak wiele jest do zrobienia w tym kontekście. Ja nie mam przerobionego tego słowa. Kiedy moja żona zapytała, na jaki temat będę głosił, ja mówię, że będę głosił o radości, to ona mi powiedziała, oj, toś se strzelił w nogę. I być może tak jest, ale mam odwagę dlatego o tym głosić, dlatego że sam potrzebuję o tym usłyszeć. I kiedy będę mówił na temat radości, czytał wersety na temat radości, to wiedzcie, że w pierwszej kolejności czytam je do siebie, aby moje uszy to usłyszały, aby mój mózg to przyjął, aby moja dusza mogła się w tym rozradować. Jeżeli ktoś z was będzie chciał cię pod tym podpisać i coś dla siebie zabrać, to będzie też to dla mnie dodatkową radością. Więc zacznijmy od Psalmu 89, to jest 16 werset. Psalm 89, on jest bardzo bliźniaczy do tego
wersetu miesiąca, który mamy w naszym kalendarzu. I psalm 89, werset 16 mówi tak. O, jak szczęśliwy jest lud, który wie, co to okrzyk radości. Inne tłumaczenie mówi, o, jak szczęśliwy jest lud, który wie, który umie radować się w Panu. Będzie on chodził w świetle Twojego oblicza. I słuchajcie, w Biblii jest tak bardzo wiele obietnic dla naszego życia, że mamy coś zrobić, a Bóg dla nas przygotował ekstra, jak gdyby przekaz zwrotny. Kiedy ludzie chodzą w radości Pana, to tutaj jest napisane, że będą w świetle Jego oblicza. Czegoż my byśmy mogli pragnąć jako chrześcijanie więcej, jeżeli być w świetle oblicza Pana? Tak na co dzień, nie tylko na nabożeństwie niedzielnym, nie tylko na nabożeństwie wtorkowym. Czy to nie byłoby cudowne, jeżeli każdy nasz dzień, każdy krok, każda jakaś ważna rzecz mogłaby się rozpoczynać od chodzenia w świetle Jego oblicza? Jaki potężny ładunek, jakie potężne dobro mogłoby wpłynąć do naszego życia, że kiedy stajemy przed jakąś sprawą, kiedy stajemy przed decyzją, kiedy stajemy przed jakąś nawet trudnym momentem, to jesteśmy przed Jego obliczem, a stamtąd płynie pomoc. Więc to jest zachęta dla każdego z nas, abyśmy pielęgnowali w sobie to, do czego zachęca właśnie nas ten werset. Chodzić w radości Pana. Nakaz radowania wynikający z Bożej obecności i z Bożego zbawienia, którego żeśmy otrzymali, tak naprawdę przenika cały Stary i Nowy Testament. Gdybym chciał przeczytać wersety na temat radości w Biblii, słuchajcie, to całe nabożeństwo byśmy czytali Słowo Boże. Dlatego tyle ich jest. I zaczynalibyśmy od pierwszej Księgi Mojżeszowej, a skończyli pewnie na Objawieniu. Nie byłoby żadnego innego słowa, tylko czytalibyśmy werset za wersetem o radości. Tyle tego jest. To kontynuacja czegoś, co Bóg dawno już nakazał swojemu ludowi. Dlaczego w takim razie, jeżeli jest taki potencjał w Bożym Słowie, jest takie zapewnienie Boga o tym, co chce wylać na swój lud poprzez radość, to czemu jest to w nas tak mało widoczne? Czemu jest to we mnie tak mało widoczne? Czy Boży potencjał radości z nas został w jakiś sposób zasypany? To jest pytanie, na które musimy dzisiaj sobie odpowiedzieć, ale w zasadzie każdy z nas przed samym sobą, ja nie mogę zaglądnąć do waszego serca, tak jak wy w moje, ale mogę wejrzeć sam w siebie i powiedzieć, czy moja radość to jest ta radość, o której czytam w Biblii. Jako Polacy mamy z tym naprawdę duży problem. Mamy problem z radością, bo naszą cechą narodową niestety nie jest radość. I skąd to wiem? Wielokrotnie rozmawiając z jakimiś obcokrajowcami, którzy przyjechali, którzy byli w naszym kraju, w Polsce po raz pierwszy, nawet ludźmi, którzy usługiwali Bożym Słowem, nawet ewangeliści czy jacyś wykładowcy słowa, z którymi gdzieś mogłem się spotkać, oni w chwili szczerości mówili, że naprawdę chodząc po polskich ulicach nie widać radości. Wręcz odwrotnie, widać smutek. To jest pewna cecha narodowa, która z jakichś przyczyn historycznych na nas, jako na kraj, na tą nację została nałożona. I musimy mieć świadomość tego, żeby walczyć z nią, aby naznaczać inny poziom funkcjonowania. Mało jest u nas celebracji, mało jest ekspresji radości, cieszenia się z własnych sukcesów, a już o sukcesach innych ludzi to już nie będę mówił. Wiecie, że jest nam... Mówię teraz ogólnie o Polakach, tak? Nie mówię o naszym Kościele, mówię o Polakach. Ogólnie brak nam radości i bardzo czasami to przenika do Kościoła. Mało w nas refleksji jest na ten temat. Do codziennego życia chrześcijańskiego łatwiej nam dodać ciężar religii i poważną minę niż radość, do której namawia nas Boże Słowo. Przez cały Nowy Testament bardzo często jest taki przekaz, który się przewija. Radujcie się w Panu. Radujcie się w Panu. Oczywiście mówiąc tutaj o radości, ja nie mam na myśli radości, którą proponuje świat.
Ja nie mam na myśli radości, którą, nie wiem, można gdzieś uzyskać przez jakiś humor, przez, nie wiem, jakąś tam inną rzecz. Ja mówię dzisiaj o radości w Panu, bo to jest bardzo ważny temat, który Biblia dzisiaj nam podaje. Przy powieści Salomona 15-13 ktoś kiedyś powiedział w moim towarzystwie, że tak, on jest radosny, ale tego po nim nie widać, że ma to schowane w środku. Przypowieści Salomona mówią tak, radosne serce rozjaśnia twarz. Słuchajcie, radosne serce rozjaśnia twarz. Nie ma czegoś takiego jak radość schowana w środku. Serce obolałe wywołuje przygnębienie. I to jest ważna myśl, o której musimy pamiętać. Jeżeli radość Pana jest w nas, to nie ma takiej siły, że tego nie będzie widać na twoim obliczu i moim. Jak cudownie jest spotkać się z kimś, kto jest wypełniony radością Pana. Wiecie co? Jaką cechę ma ta radość Pana? Ona jest zaraźliwa. Ona jest zaraźliwa w pozytywnym słowa znaczeniu. Kiedy człowiek radosny, wypełniony Bożą radością, stanie w obliczu innego człowieka, który być może w tym momencie się nie raduje, być może przeżywa jakąś tragedię, być może przeżywa jakieś doświadczenie, to ta radość jest zaraźliwa. Dlatego, że Duch Boży, który operuje w nas, będzie dotykał też tą osobę i ona zostanie posilona i podniesiona. List do Galacjan, 5 rozdział 22, to jest list, który, to jest werset, który wszyscy znamy na pamięć i jest takim fundamentem chrześcijańskiego życia. On mówi o owocu. Owocem zaś ducha jest i jest wymieniane. Tak? Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. W różnej kolejności. Owocem, jednym owocem, nie owocami, jednym owocem ducha jest. Cała lista. Radość jest owocem ducha. Co to znaczy? To znaczy, że radość to nie jest coś, co na nas spadnie z nieba, a my nie mamy w tym żadnego udziału. To nie jest coś, co zostanie ci wszczepione nawet przez jakąś duchową ingerencję. Radość jako owoc wymaga pielęgnacji. Radość Bóg dał w postaci Ducha Świętego ziarno w nasze serce. Tym ziarnem jest ta radość. Ale pielęgnacja tego owocu zależy od nas. Jeżeli my nie będziemy pielęgnować, nie będziemy podlewać, nie będziemy odpowiednich zabiegów koło tego robić, to radość wykiełkuje jako mizerny owoc. I nie możemy wtedy mówić, że mamy owoc Ducha Świętego, bo on będzie niekompletny. Nawet jeżeli będziesz wypełniony cierpliwością czy uprzejmością, ale nie będziesz miał radości, to ten owoc Ducha Świętego jest niekompletny. Dotyczy to każdego chrześcijanina, dotyczy to mnie, ale dotyczy też Kościoła. My musimy pielęgnować w sobie radość, owoc Ducha Świętego, aby to było widoczne, aby to wzrastało, aby to było większe niż było jakiś czas temu. Dlatego, że owoc rośnie. On nigdy nie jest taki sam. On rośnie. Ja nie spotkałem się w Biblii z taką interpretacją, że jak już dojdziecie do takiego poziomu owocu, to już możecie sobie usiąść i odpocząć, bo to już jest właśnie ten poziom owocu, który jest. On ma wzrastać i on powinien wzrastać. Ilekroć jesteśmy tutaj na ziemi, ile czasu nam jeszcze zostało, on powinien wzrastać. Bo jeżeli masz, drogi bracie i siostro, za dużo tego owocu, to jest cudowny sposób właśnie, żeby go udzielać innym. Żeby go zasadzać innych, żeby pocieszać innych, żeby wspomagać innym. Ten nadmiar owocu jest nam naprawdę potrzebny. Przeczytajmy też przypowieści Salomona 17:22. Radość serca służy zdrowiu, lecz przygnębiony duch ujmuje sił. Radość serca służy zdrowiu. Słuchajcie, to nie radość Pana, to nie tylko jest wzmocnienie naszego ducha, to jest wzmocnienie naszego ciała. Wiele się modlimy o uzdrowienie i to jest cudowna rzecz, bo Bóg jest lekarzem i On chce uzdrawiać. Ale
Mamy też wskazówki, co mamy robić, aby nasze ciało było pielęgnowane. Ja już nie mówię o wskazówkach takich, jak mamy jeść, jak się mamy odżywiać, bo naprawdę wiele tego jest w Bożym Słowie. Ale tu jest napisane, że radość serca służy zdrowiu. Jeżeli zaniedbasz swoje zdrowie, jeżeli zaniedbasz, to nie miej pretensji, że do całego świata, czy nawet do Pana Boga, że coś jest ze zdrowiem nie tak. Dlatego, że przygnębiony duch będzie miał wpływ na ciało. Tak samo jak radosny duch ma wpływ na uzdrowienie, na naszą witalność, na brak stresu. Nawet gdybyście porozmawiali ze świeckim lekarzem, to on naprawdę wam wytłumaczy, że człowiek radosny, ja mówię teraz o świeckich ludziach, o świecie, że człowiek radosny ma mniej stresu, mniej zgorzknienia w sobie, a to ma bezpośredni wpływ na nasze ciało. To oddziaływuje na nasze ciało. Dlatego człowieka wypełnionego z radością poznać z daleka i nie musi o tym mówić. On nie musi mówić, słuchajcie, oto ja jestem dzisiaj radosny, patrzcie na mnie. Ten człowiek stanie przed wami i będziecie widzieć radość na jego obliczu. Dlatego taki wierzący jest wyzwaniem dla świata. Czy mieliście kiedyś taką sytuację, że ktoś przyszedł do was nieznajomy i powiedział, co jest w tobie coś innego, bo ja patrzę na twoje oblicze, i widzę, że coś jest innego niż u ludziach. Mi zdarzyło się parę razy naprawdę, szczególnie nawet w pracy, w biznesie, który prowadzę, że zostając sam na sam z człowiekiem, mówił mi, ale tu u was jest coś innego. Nie rozumiejąc, wtedy jest możliwość do złożenia świadectwa. Wtedy jest możliwość do podzielenia się jakimś słowem. Ale to musi widać, to musi emanować z nas. Ta radość dopiero zmienia nasze wnętrze i rzutuje na to, co dzieje się dookoła. Z radości w nas przychodzi siła do naszego życia. Człowiek radosny jest silniejszy. Ja już powiedziałem wcześniej, że nie chodzi nam i nie mówimy o radości, która jest przyklejonym uśmiechem do buzi. Taką radością, które próbuje świat zarazić poprzez śmieszne filmy, gadżety, jakieś teksty i tak dalej. To przychodzi i odchodzi. To jest emocja, a radość Pana to jest coś, co mieszka w tobie cały czas. Bez znaczenia, jakie są okoliczności. Wiecie dobrze, też ostatnio było bardzo dużo świadectw, też mówił o tym pastor czy Marek, że bez względu na okoliczność utrzymywali ten poziom patrzenia na Słowo Boże. Bez względu na sytuację utrzymywali tą orbitę Bożego Słowa i Bożych obietnic dla swojego życia. Kiedy było ciemno, kiedy było najciemniej, nie poddawali się okolicznościom, które słyszeli, ale utrzymywali ten Boży azymut, bo wiedzieli, że tylko w tym jest szansa, że nie ma innej szansy, że lekarze mogą mówić to, co chcą, oni są wykształconymi medykami, ale Boże Słowo utrzymywało ich na odpowiednim kursie. I to dotyczy także radości. Bez znaczenia, w jakiej sytuacji się znajdziesz, bez znaczenia, przez jaką dolinę cienia pójdziesz, Boża radość zawsze jest dostępna. I nie mówię tutaj o wesołkowości, nie mówię o podskakiwaniu, tak jak świat by to tutaj proponował, ale Boży optymizm, bo co to jest Boża radość? Boża radość to jest Boży optymizm, Boży rodzaj optymizmu, wiary w Jego Słowo. Że Bóg ma dla mnie zawsze dobre słowo, nawet jak tego nie widzę. Funkcjonowanie w poziomie radości było już zapowiadane proroczo dla Bożego ludu, czyli funkcjonowania pojedynczego człowieka wierzącego, ale i całej społeczności. I chciałbym, żebyśmy teraz przenieśli się do pierwszej księgi Kronik, to jest 15 rozdział, i przeczytali wersety 16, troszkę poskaczemy, 16, 25 i 29. I to jest czas, kiedy Dawid budował miejsce Bożego uwielbienia. On sprowadził Arkę, znamy całą tą historię, on sprowadził Arkę do Jerozolimy, on rozciągnął dla niej namiot, ale oprócz tego, to znaczy stworzył coś, co wcześniej nie funkcjonowało, bo jak czytamy za Saula, jest napisane, że za Saula nie dbaliśmy o Bożą obecność. Tak? Arka była u wrogów
Izrael sobie miał radzić sam, ale Dawid postanowił sprowadzić tą arkę do Jerozolimy. Wybudował namiot. Ale co tam możemy czytać dalej? W wierszu 16 przeczytamy tak, że Dawid zaś powiedział książętom Lewitów, aby ustawili swoich braci, śpiewaków i aby ci radośnie śpiewali przy wtórze instrumentów muzycznych lutni, cytr i cymbałów, aby ci radośnie śpiewali. Ten nakaz radosnego uwielbienia, on istniał od samego początku. Ja za chwilę przejdę do tego, co to znaczy dla nas, ale zatrzymajmy się jeszcze przy Dawidzie. A więc śpiewacy nie mieli śpiewać cokolwiek, nawet o Bogu Jahwe. Oni nie mieli śpiewać jakkolwiek, oni mieli śpiewać radośnie. Werset 25. Dawid i starsi Izraela oraz dowódcy tysięcy szli, aby z radością przynieść skrzynię przymierza z Panem z domu Obeda-Edoma. Wykonywanie służby też miało być z radością. To nie miał być mozuł, chociaż znamy tą historię, że nie było to łatwe przenieść tą arkę. Czym się to skończyło? Tak 3 miesiące była u doma Obeda Edomczyka, Uza zginął, tak? Śmierć poniósł, nikt tego nie rozumiał, ale Dawid powiedział, abyście z radością przenieśli skrzynię, więc służba miała być z radością. Werset 29. A gdy skrzynię przymierza z Panem wnoszono do miasta Dawida, Michal, córka Saula, wyjrzała w dół przez okno i zobaczyła króla Dawida radosnego i tańczącego. Wzgardziła nim w swoim sercu. I to jest największa tragedia tej kobiety, że ona wzgardziła nim w swoim sercu, dlatego że widziała radosnego Dawida. Ona nawet nie zdążyła słowa wypowiedzieć. Zauważcie, ona nie wypowiedziała słowa. Ona wzgardziła w swoim sercu. To była myśl. To była myśl, której ona pozwoliła się zalęgnąć w swoim wnętrzu. Ekscytacja Bożą obecnością daje wyraz radości Dawida w tym, co robił. Całe wybudowanie miejsca, tego namiotu, przyniesienie arki na Syjon, tak? Bo tam była ustawiona, dobrze mówię, na Syjon, było wypełnione Bożą radością. Dlaczego? Dlatego, że oni wcześniej byli bez Bożej obecności, a nagle Boża obecność była. Oni wcześniej nie mieli Bożego Słowa, a nagle się zjawiło. Oni wcześniej nie mieli Bożych obietnic, a nagle dostali. Oni nie mieli doświadczenia Bożego namaszczenia, które zostało wylane na to miejsce, a nagle było. To są rzeczy, które dotyczą dzisiaj nowotestamentowego Kościoła. Wcześniej byliśmy daleko, a dzisiaj jesteśmy zbawieni. Wcześniej byliśmy pod przekleństwem, a dzisiaj jesteśmy usprawiedliwieni. Wcześniej nie mieliśmy Boga, byliśmy nie ludem, a dzisiaj jesteśmy Jego ludem. Wcześniej nie mieliśmy przyszłości, a dzisiaj ją mamy. To są rzeczy, które muszą w wierzącym człowieku wywoływać ekscytację. Bo jeżeli nie, to znaczy, że ta prawda w nas nie żyje. To znaczy, ona wewnątrz nas nie jest ustanowiona. Więc ten nakaz radości i ekscytacji był spowodowany obecnością Boga i to tym, co Bóg wnosił do Jerozolimy, do królestwa Dawida. Dawid wiedział, że jako król bez Bożej obecności on sobie nie poradzi. Że on nie jest w stanie zapanować nad tym ludem, uczynić tego państwa silnym, mocnym, bez Bożej obecności. Więc kiedy był świadomy, że ta Boża obecność wpływa do jego królestwa, wpływa do jego miasta, wpływa do miejsca, które było przygotowane, to powodowało w nim radość. A dlaczego to jest takie ważne? Ktoś może powiedzieć, no dobrze, no ale wiesz, no były różne świątynie, różne czasy, różne okresy uwielbiania. Mojżesz miał swój namiot, Salomon miał swoją świątynię. Tak dlaczego akurat mówię na temat Dawida? Dlatego, że Boże Słowo jako nowotestamentowy Kościół nas łączy bezpośrednio właśnie z tym miejscem. Jak otworzymy sobie Dzieje Apostolskie 15-16.
Dzieje apostolskie, przeczytamy tam takie słowa, które wypowiada apostoł Jakub i mówi tak, to jest proroctwo, które on przytacza, które było wcześniej rzucone, a apostoł Jakub mówi tak, odbuduje przybytek Dawida, aby pozostałe ludy mogły znaleźć Pana. Odbuduje przybytek Dawida. Kiedy? W nowotestamentowym czasie. To jest proroctwo do naszego Kościoła. Odbudujcie przybytek Dawida, aby pozostałe ludy mogły znaleźć Pana. O co chodzi? Czy my mamy odbudowywać namiot? Czy my mamy rozciągnąć na nowo, nie wiem, plandekę, jak to tak to trzeba nazwać, żeby tam skrzynię włożyć? Tu nie chodzi o fizyczne rozciągnięcie namiotu. Dzisiaj Duch Święty mieszka w nas. Ale o co chodzi? Chodzi o rodzaj sprawowanej tam służby. O rodzaj uwielbienia. Dawid był cudownym chwalcą. On pisał pieśni, pisał, komponował uwielbienie. On nakazywał muzykom, jak to mają zrobić. Czytaliśmy, macie to robić z radością. On przeznaczał swoje pieniądze, swoje majątności, aby pokryć koszty lewitów. To nie była grupka uwielbiająca 30 osób. To było paręset osób, które 24 godziny na dobę uwielbiały Boga. Więc ten rodzaj sprawowania służby Bóg chce, aby był odbudowywany w dzisiejszym Kościele. Aby chwała mogła mu płynąć. Aby, i tu jest obietnica, aby pozostałe ludy mogły poznać Pana. W jaki sposób? My często modlimy się, ja sam modlę się o ewangelizację, o miasto, o region. Wiecie, to jest częsty temat. Ale jeżeli nie będzie chwała obecna tutaj, na tym miejscu, jeżeli ludzie, którzy przyjdą tutaj, nie powiedzą, tutaj zaiste mieszka Bóg, to oni nie poznają Pana. To oni nie poznają Pana. Aby pozostałe ludy mogły znaleźć Pana, potrzebna jest Jego namacalna obecność. To miejsce stworzone przez Dawida było przepełnione radością, radosnym śpiewem, radosnym uwielbianiem. I tak to widzi Bóg. Tak pragnie dzisiaj widzieć swój Kościół, aby Kościół był pełen radosnych modlitw, radosnego śpiewu, abyśmy wszyscy mogli stawać przed Jego oblicze z radością. Nawet ta służba, kiedy nieśli tą arkę, oni ją nieśli z radością. Pytanie jest dzisiaj do mnie i do każdego z nas, który gdziekolwiek stoi w służbie. Czy służba jest dla ciebie radością? Czy jest brzemieniem, które jest ciężkie? Bo jeżeli jest brzemieniem, które jest ciężkie dla ciebie i nie masz na nią czasu i ona stoi w kolejce numer 3 albo numer 4, to zastanów się dobrze, czy o taką służbę Bogu chodzi. Bóg nigdy nie chce w ofierze nic kulawego, nic wybrokowanego, nic, co nie było pierwszej jakości. Dlatego to brzemię nie może być ciężkie, to musi być lekkie. Dlatego, że stoimy przed Bogiem, przed Najwyższym Panem, od którego wszystko zależy i od którego wszystko mamy. My nie jesteśmy w stanie Mu przynosić nic, co wcześniej od Niego nie dostaliśmy. I każda rzecz, która nie pochodzi z radości, składana przed Jego tronem, jest kulawą ofiarą. Apostoł Paweł w liście do Filipian, przejdźmy już teraz do Nowego Testamentu, daje wyzwanie dla swojego Kościoła i pisze tak. To jest list apostoła Pawła do Filipian. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. To jest kategoryczne stwierdzenie, już bezpośrednio, bez analogii starotestamentowych, nowych proroczych wizji czy proroczego zapowiadania. To jest bardzo krótkie zdanie, powtórzone dwukrotnie, do mnie i do ciebie i do całego naszego Kościoła. Radujcie się w Panu, zawsze powtarzam, radujcie się. Paweł tymi słowami nie pozostawiał cienia szansy, żeby ta radość mogła pochodzić z innego źródła niż Duch Święty w nas.
Dlatego, że nawet jak jesteśmy ludźmi z ciała i z krwi i oczywiście żyjemy na tym świecie i pewne rzeczy też nas mogą rozweselać, to nie ma takiej możliwości, abyśmy się zawsze radowali. Nawet człowiek, który jest powiedzmy pogodny w świecie, no nie ma szans, żeby się zawsze radował. Dlatego, że wpływ mają okoliczności. Raz one przychodzą dobre, raz przychodzą złe, raz jesteś zadowolony z pracy, raz jesteś niezadowolony, raz szef spojrzał łaskawie, innym razem zbyka, raz była dobra pensja, innym razem spodziewałeś się więcej, raz żona spojrzała dobrze, innym razem było inaczej. Także każdy wie, jak to wygląda. Jeżeli zasilanie nasze do tych słów miałoby być z ciała, to nie ma szans, abyśmy się mogli radować zawsze. Tym źródłem w nas jest Duch Święty. Te trzy ważne frazy, które zostały tutaj napisane, czyli pierwsza, radujcie się. Dwukrotnie powtórzone, radujcie się. To jest nakaz do mojego i twojego życia, do mojego i twojego domu, do mojego i twojego i naszego Kościoła, abyśmy się mogli zawsze radować. To jest nakaz, ale żeby on funkcjonował zawsze, tak jak pisze dalej, to musimy mieć zasilanie Ducha Świętego w sobie. To z ciała nie jest niestety do wykreowania. Z ciała nasza radość trwa króciutko. To jest wesołość tak naprawdę. I wesołość to jest też dobra rzecz. My potrzebujemy być weseli. Oczywiście z dobrego źródła, tak? My potrzebujemy być weseli. My potrzebujemy być uprzejmi i tak dalej, bo jesteśmy też reprezentantami Boga na tym świecie. Ale radość w Panu jest tym, co ma nas zawsze zasilać. Nawet w trudnej sytuacji. I na końcu apostoł Paweł mówi, z czego ta radość wynika? Właśnie w Panu. Radujcie się w Panu zawsze. W Panu. Z Pana Jezusa, z Jego społeczności, z Jego słowa. To jest to źródło, które może nas zasilać. I to jest to źródło, które jest niewyczerpane. Dzisiaj ludzie szukają na świecie energii, wiecie, kryzysy, oczyszczanie powietrza i tak dalej i się zastanawiają, skąd brać źródła energii, tak? Atom, nie atom, różne tam sytuacje wymyślają. Ale tylko nie, próbują zrobić takie źródło, które byłoby bez końca, tak? Nie ma takiej możliwości, tylko Bóg jest bez końca i my to źródło mamy w sobie. Więc tak jak powiedziałem, to ta radość w Panu, ona jest zasilana ze społeczności, z relacji, z Jezusa Chrystusa, z tym, kim my jesteśmy. I ogłosił to też Nehemiasz, kiedy sprawował nadzór, kiedy odbudowywano mury Jerozolimy. I chciałbym przeczytać drugą część wersetu, to jest 8 rozdział, 10 werset, drugą część. I kiedy była odbudowa murów Jerozolimy, kiedy sytuacja naprawdę była ciężka. Oni skończyli odbudować, owszem, mury Jerozolimy, ale Jerozolima była w gruzach, w środku. Nie było króla, nie było państwowości. Oni dalej byli niewolnikami tak naprawdę, bo tylko dzięki łasce takiej znaleźli się tam i to w ograniczonej liczbie, aby odbudować te mury. Dookoła byli sami nieprzyjaciele. Nie było jedzenia, nie było upraw, nie było niczego. Oni z tymi murami, z tymi kamieniami, a Nehemiasz do nich mówi, nie smućcie się, niech Pan obudzi w was radość. Ona jest waszą ostoją. Tak to tłumaczy nowy przekład, ale w Biblii Gdańskiej jest to jeszcze lepiej napisane. Radość Pana jest waszą siłą. Więc ludzie w tych 40-50 stopniach stojący na tych kamiennych murach, którzy w zasadzie nie wiedzą, co będzie jutro, czy jakiś najeźdźca nie przyjedzie, czy wrogowie nie zabiją, czy przeżyją jeszcze kolejne dni, a Nehemiasz im mówi, radość Pana jest waszą siłą. Osłabło twoje ciało, osłabło twoje serce, potrzebujesz wzmocnienia, jesteś skonany, jesteś zmęczony? Super. Radość Pana jest twoją siłą.
I to jest też wezwanie, które chciałbym dzisiaj wybrzmieć. Ale ono byłoby niepełne, gdybyśmy nie powiedzieli, skąd oni mieli wziąć tą radość. I tam to jest napisane. Parę wersetów dalej, ja już tego nie będziemy tego wyświetlać, ale tam pisało tak. Boże prawo czytano codziennie. Na fali odnowy, odbudowy murów Jerozolimy, kiedy już były one odbudowane, czytano Boże Słowo codziennie. I to było źródło, skąd ci ludzie brali siłę do funkcjonowania i stania tam. Nie było państwowości, tak jak powiedziałem, nie było armii, ale była jedna możliwość. Było czytane Boże Słowo. I Nehemiasz mówi, to was ma zasilać. To was będzie pokrzepiać. Radość Pana jest waszą siłą. Znowu ta zmiana, która nastąpiła. Byliście tam daleko, byliście nad Eufratem, byliście w nieprzyjaznych krainach, byliście niewolnikami. Dzisiaj możecie mieć zalążki tego miejsca, o którym całe pokolenia tam płakały i śpiewały. Więc radość Pana jest naszą siłą. Tak jak Nehemiasz to mówił do ludu, on miał nad nimi autorytet, on nad nimi zarządzał i on wiedział doskonale, skąd ci ludzie muszą czerpać energię, skąd ci ludzie muszą czerpać radość. Radość Pana, nie wesołość sytuacji, bo ona była tragiczna, nie wesołość z tego, co się działo naokoło, bo to nie było nic perspektywicznego, ale radość Pana ze słowa, które było wtedy odczytywane. Więc radość to Boży nakaz dla Kościoła i dla każdego wierzącego, łącznie ze mną. Kiedy czytamy historię syna marnotrawnego, tak? Łukasz 15, Ewangelia Łukasza 15, 32, też jest bardzo ciekawa wskazówka. Kiedy syn marnotrawny wrócił do domu, kiedy pokutował, kiedy ojciec wylał swoją miłość na niego, znamy dobrze tą historię, wychodzi do starszego syna i tam jest, słuchajcie, tragedia. Ta historia nazywa się o synu marnotrawnym, ale ja bym na potrzeby dzisiejszego kazania bym powiedział, że to jest historia o nieradującym się kościele. Dlatego, że to, co zostało skonfrontowane, ten ciężar prawa, który chciał zastosować starszy syn, z łaską, którą zastosował ojciec. Bóg mówi w innym zupełnie miejscu, mówi tak, ja chcę miłosierdzia, a nie ofiary. Ja chcę miłosierdzia. Ja jestem Bogiem, który się lituje. I teraz ten młody, ten marnotrawny syn, który wrócił, który doświadczył, który doświadczył tej łaski, który został z powrotem przyjęty do rodziny, a starszy syn nie był w stanie tego zaakceptować. Pełen żalu, pełen gorzkości stał na zewnątrz i w zasadzie oczekiwał nie wiem czego. Chyba tego, że ten ojciec wygna tego syna. Ale ojciec czy Bóg inaczej, bo to jest też historia o miłującym ojcu. I Bóg mówi do niego takie słowa. Należało się cieszyć i radować. Przeczytajmy to całe. To dobrze, że bawimy się i cieszymy, bo widzisz, ten twój syn, ten twój brat był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się. To dobrze, że należało, że się bawimy i cieszymy. Ja to tutaj mam z innego tłumaczenia. Należało się cieszyć i radować. Kiedy się należało cieszyć i radować? Nie tylko z jego powrotu, bo patrzymy tak pobieżnie, to myślimy, że to jest nakaz radowania się z powrotu syna, brata. Też. Ale te słowa są napisane w kontekście żalu tego syna, starszego brata, że on całe życie pracował, że całe życie służył, a nawet jagnięcia mi nie dałeś. Nawet z przyjaciółmi on mu wypomniał całe lata wstecz. On mu wypomniał całą historię swojego pobytu w tym domu, kiedy nie było tego brata. Wypomniał to ojcu i powiedział, słuchaj, tyle lat ci służę, nie dałeś mi ani koźlęcia, ani z przyjaciółmi, nie mogłem się zabawić, nic. A teraz ten twój syn, tak, wrócił, a ojciec mu mówi, ale należało się cieszyć i radować.
Kościele, należy się cieszyć i radować. Zawsze, w Panu zawsze się mamy radować. Czasami są wydarzenia, które są spektakularne i mamy się radować wtedy podwójnie. Ale zawsze się mamy radować. Dlatego, że to jest reakcja na społeczność z naszym Bogiem. Zawsze się mamy radować. Pytanie jest, co mamy zrobić, kiedy nie mamy radości w sobie? To jest szczera odpowiedź każdego z nas, kiedy wejrzymy w swoje serce i powiesz, no nie mam tej radości. No szczerze mówiąc, nie mam tej radości. Boże Słowo mówi, że ta radość jest dla nas dana. Ona jest dana. Ona nie jest dana dla wyjątków. Ona nie jest dana dla poszczególnych rzeczy, dla poszczególnych służb, pastora, liderów, starszych. Ona jest dana dla każdego. Ale co zrobić, jeżeli nie mam tej radości? To pierwsze musimy zdać sobie sprawę, że z tej radości mogliśmy zostać ograbieni. Że jest taka możliwość, że przyszedł przeciwnik i wykradł tą radość. Kiedy... Co my wiemy na temat diabła? Co my wiemy na temat przeciwnika? Że on przyszedł, żeby zabijać i kraść. Jeżeli nie może cię zabić, bo masz życie duchowe w sobie, jeżeli nie może cię zabić, to może cię okraść. Z części zbawienia, które masz w sobie. I on to uczyni, jeśli mu pozwolimy. Więc jeśli możesz zdiagnozować w sobie, że rzeczywiście to nie jest ta radość, o której pisze w Biblii, to nie jest ta radość, którą mam w sobie, to pierwszą rzeczą jest, abyśmy musieli zacząć pokutować z tego, że nie byliśmy czujni, że przyszedł przeciwnik, że ją zabrał. A co może podsycać brak tej radości? Korzeń zgorzknienia, korzeń żalu, korzeń nieprzebaczenia. I diabeł, kiedy przychodzi do nas tego życia, to on dmucha właśnie do tych korzeni, które są w nas. On dmucha, żeby się to rozwijało. On dmucha, żeby to wzrastało. A to zabija radość. Dlatego miejmy świadomość, że to jest rzecz, którą przeciwnik chce we mnie i w tobie zaatakować. Bo jeżeli zabierze ci radość, to zabierze ci twoją siłę. Bo czytaliśmy wcześniej, że siła pochodzi z radości. Więc pytanie jest jeszcze, dlaczego w ogóle się mamy radować? Co jest jeszcze, co może być jeszcze źródłem, co jeszcze może być źródłem tej ekscytacji taką, żeby ta radość w nas mogła powstawać? I tu chciałbym, żebyśmy się przenieśli jeszcze do Izajasza, do Księgi Izajasza 61, rozdział, wersety 2 i 3. I tam jest zapowiedziana misja Jezusa Chrystusa dla Kościoła Nowego Testamentu, czyli dla mnie i dla ciebie. Pomimo, że jest to zapisane w Starym Testamencie. I możemy czytać tak, że w domyśle tutaj czytamy o misji Jezusa, tak? Abym ogłosił rok dobrej woli Pana. A więc pierwszy temat radości. Pan ma dla ciebie dobrą wolę. Pan ma dla ciebie dobre myśli, Pan ma dla ciebie dobre rzeczy przygotowane, myśli o pokoju, a nie o niedoli. A więc, abym ogłosił rok dobrej woli Pana i dzień pomsty naszego Boga. Abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Kiedy masz relację z Bogiem, to w twoim i w moim życiu przychodzi zmiana. Nie ma takiej możliwości, że kiedy poznasz Boga, to będziesz taki sam jak przed poznaniem Boga. To nie jest Boża teologia. Jeżeli jest Bożą teologią, to, żeby przyprowadzić zmianę do twojego i mojego życia. Zmianę, konkretną zmianę, konkretny wymiar. Coś, co możemy nazwać, coś, co możemy zdefiniować. I tu jest napisane, że abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Ja nie pytam, z jakiego powodu możemy być zasmuceni, bo możemy być zasmuceni z różnych powodów. Naprawdę, wiecie, że w życiu naprawdę może być bardzo wiele różnych rzeczy, kiedy przychodzi smutek, ale kiedy przychodzi Boża obecność, to ten smutek zostaje zamieniony w radość. Abym włożył opłakującym Syjon zawój na głowę. Zawój to jest element godności. Zawój, jesteś podniesiony do jakiejś godności zamiast popiołu. Popiół to jest
efekt rozpaczy, efekt pokutowania też. Zawój na głowę zamiast popiołu. Sytuacja się zmienia. Byłeś w pokucie, cudownie, pokutowałeś, ale teraz jesteś usprawiedliwiony. I to jest ten zawód. Inaczej możemy nowotestamentowo powiedzieć, że to jest biała szata. Objawienie Jana mówi jeszcze, to jest biały kamyk, który dostałeś. Element twojego wybrania. A więc zawój na głowę zamiast popiołu. Dalej czytamy. Olejek radości zamiast żałobnej szaty. Jezus przyszedł ci dać olejek radości zamiast żałobnej szaty. I pieśń pochwalną. Pieśń pochwalną. Dzisiaj śpiewaliśmy, śpiewajmy jak najwięcej pieśni pochwalnej zamiast ducha zwątpienia. Dlatego, że one budują wiarę, one budują siłę. Lud Boży to nie jest lud, który jest zasmucony, wynika z tego tekstu. To nie jest lud, który chodzi w żałobnej szacie. To nie jest lud, który jest przepełniony duchem zwątpienia. Lud Boży to jest lud zwycięski. Jakkolwiek o sobie myślisz, co ja na tej ziemi znaczę, co ja zrobiłem, jaki jest mój status, to nie ma znaczenia. Ty jesteś zwycięzcą w Panu. I Bóg chce, żebyś to celebrował. I Bóg chce, żebyś to celebrował z radością. I Jezus po to przyszedł, aby dla swojego ludu to wprowadzić w czyn. Abyśmy nie chodzili jako zasmuceni w żałobnej szacie, ale byli pełni radości, pełni sprawiedliwości, mieli na sobie olejek radości i pieśń pochwalną na naszych ustach. Co zrobić właśnie, jeśli wiemy, że tak w naszym życiu nie jest? Tak jak powiedziałem wcześniej, musimy zdać sobie sprawę, że przeciwnik do nas dobiera się od momentu pierwszego, kiedy oddaliśmy nasze życie Bogu. W zasadzie ktoś kiedyś powiedział, że diabeł nawet nie atakuje specjalnie ludzi ze świata, bo oni i tak są jego. Dlatego czasami nam się może wydawać, że ci ludzie na świecie, och, jakie oni mają bezstresowe życie, jakie oni mają fajne życie, oni nic się nie dzieje, wszyscy zadowoleni, diabeł ich nie tyka. Dlaczego? Bo oni i tak są jego. Ten czas tych ludzi tu się szybko skończy. Ale lud Boży jest solą w oku diabła. I kiedy lud Boży powstaje, to diabeł atakuje z całą siłą. Ale my mamy obietnicę, kto zwyciężył diabła, tak? Amen? Amen. No, ale musimy to umieć też celebrować w naszym życiu, że kiedy dobiera się do jakichś sfer naszego życia, to my mamy prawo powiedzieć stop. To my mamy prawo powiedzieć dość. To my mamy prawo powiedzieć, to nie jest twoje terytorium. Niedawno słyszałem taki bardzo fajny przykład, że ludzie, to wszyscy i my, i ludzie ze świata, kiedy mamy swój dom, to bardzo mocno grodzimy go, tak jest tendencja w Polsce mieć dobry, solidny płot. Ci, co mieszkają w domach, to wiedzą, na furtce daje się od razu tabliczkę, uwaga, zły pies, czy on tam jest zły, czy nie jest zły, czy jeszcze go nawet w ogóle nie ma, ale chodzi o to, że my naznaczamy, to jest moje terytorium i wara tutaj zero wstępu dla tego, kto nie jest zaproszony. Są granice, można wejść tylko furtką, nie przez płot, można wejść tylko wtedy, kiedy ci otworzę, kiedy cię zaproszę, a jak nie, to uważaj, bo tu ratlerek, który jest wściekły, ugryzie cię zaraz. Ale tak też powinno być w naszym życiu duchowym. My musimy wiedzieć, jakiego terytorium my strzeżemy, co należy do naszego dziedzictwa, a co nie należy do diabła. My musimy wiedzieć i być świadomi, że jeżeli nie ma tego duchowego płotu, który jest wybudowany wokół naszego domu, wokół naszego życia, wokół naszego domostwa, to ten przeciwnik będzie tam się mógł poruszać z lewa w prawo. Jeżeli budujemy w wymiarze naturalnym płoty, furtki, bramy, one są zamykane często na pilota, często na kłódki, różne tam rzeczy, to w sferze duchowej tak samo musimy umieć naznaczyć swoje terytorium. Jeżeli tak się nie dzieje, to Bóg się od nas nie odwraca. I też nie odwrócił się od Dawida, kiedy w Psalmie 51
To już ostatni z wersetów, który bym chciał wyświetlić. Kiedy w psalmie 51 Dawid modlił się do Boga. Przywróć mi radość z Twojego wybawienia. Wesprzyj na nowo duchem żarliwości. Przywróć mi radość. Jeżeli ta radość została zabrana, jeżeli byliśmy na tyle nierozsądni, że daliśmy ją sobie ukraść, albo może żeśmy ją zapomnieli, albo nawet byli nieświadomi, że ona jest dla nas przeznaczona, to możesz dzisiaj, bracie i siostro, sama w komorze, w domu wołać: Boże, przywróć mi radość z Twojego wybawienia. Wesprzyj na nowo duchem żarliwości, bo taki duch się Bogu podoba. My wiemy, że ta modlitwa Dawida, chociaż zanoszona do Bogu po dużym, ogromnym upadku, ona z powrotem dała mu możliwość cieszenia się Bożą obecnością. Dlatego to jest pierwsza rzecz, o którą musimy wołać do Boga i w swoim duchu pokutować. Ale co oprócz tego jeszcze powinniśmy zrobić? Przede wszystkim uczyć się Bogu dziękować za przychylność nad naszym życiem. Zmienić narrację nad swoim życiem. My często mamy taką narrację użalania się. Inni mają się lepiej, tamci mają to, a oni mogli pojechać tam, a on nie musi pracować, albo musi pracować tak lekko, albo wiecie, wymyślimy tutaj wiele, wiele różnych rzeczy. Ale spójrzmy na nasze życie poprzez pryzmat tego, co Bóg wniósł w nasze życie. Kim byliśmy, a kim jesteśmy. Na Jego przychylność, choćby z tego powodu, że dzisiaj tu siedzimy, że nikt nas nie atakuje, nie ma prześladowania, że mamy cudowny budynek, że mamy doskonałe warunki po to, aby się razem spotkać. Nie musimy gdzieś, nie wiem, po domach się gromadzić, co wcale nie znaczy, że społeczność w domu nie jest zła. Ale żyjemy w czasach Bożego dobrobytu, bo mamy dostęp nie tylko do tych rzeczy materialnych, co niesie za sobą Kościół, ale przede wszystkim do duchowego dziedzictwa, które Bóg wlał za pomocą Ducha Świętego do naszego życia. Musimy rozstać się z żalem, nieprzebaczeniem, bo to jest coś, co zabija radość. Ja już wcześniej o tym mówiłem, ale powtórzę to jeszcze raz. Rozstań się z żalem i nieprzebaczeniem, jeśli w jakiejkolwiek formie jeszcze go pielęgnujesz w swoim sercu. Czasami słyszę świadectwa, nawet czasami rozmawiam z kimś, to nie macie pojęcia, co ludzie są w stanie pielęgnować w swoim sercu. Urazy sprzed 30 lat, będąc świadomie wierzącymi. Lub sytuacje, które już dawno, dawno, dawno wszyscy inni pozapominali, gdyby nie była na nowo gdzieś tam wałkowana. Więc rozstań się z żalem, nieprzebaczeniem w życiu. Wprowadź na to miejsce słowo błogosławieństwa. Słowo błogosławieństwa nad swoim życiem, nad swoim domem, w końcu nad domem bliskich, nad rodziną, nad tym wszystkim, nad kim to słowo nawet jeszcze było niewypowiadane. Unikaj narzekających ludzi, dlatego że jest to pewna forma zarazy. Tak powiem, nie ludzie są formą zarazy, ale forma narzekania i biadolenia to jest forma zarazy, która się rozprzestrzenia. Jeżeli będziesz przebywał w takim towarzystwie świadomie, prędzej czy później twoje serce nabierze dokładnie tego samego, tej samej narracji. A więc unikaj narzekających ludzi, wiecznie niezadowolonych swojego życia, roszczeniowych i patrzących ciągle wstecz, a nie do przodu. Być może doświadczeniem mojego czy twojego życia są sytuacje, które nie były przyjemne. Ale dzisiaj możesz stwierdzić, że ja stoję na Bożym Słowie, że ja stoję na Bożej obietnicy, że ja mam dzisiaj społeczność z Panem, który jest Bogiem El Shaddai, który jest Bogiem więcej niż wystarczy, który jest Bogiem mojego uzdrowienia, który jest Bogiem mojego zaopatrzenia, a na krzyżu Jezus Chrystus każdą przeciwność poniósł na śmierć, na swoją śmierć, po to, abym ja został ubogacony. Licz otrzymane błogosławieństwa. Słuchajcie, nie ma człowieka wierzącego, który nie otrzymał wiele błogosławieństw.
Musimy być ich świadomi. Tendencją człowieka, ja to widzę u siebie, jest zapominanie o błogosławieństwach, które doświadczamy w życiu. Ja zawsze zdrową zazdrością słucham świadectw ludzi, jak mówią, ja prowadzę sobie taki zeszyt błogosławieństw i tam sobie spisuję różne rzeczy. Nie? Ja chcę to kiedyś prowadzić w swoim życiu, ale wierzę, że posiadanie takiego zeszytu błogosławieństw, rzeczy, o których się modliłeś i zostały wysłuchane, i zostały zapisane, nie pozwolą umknąć z naszej pamięci Bożym błogosławieństwom, że będę umiał je policzyć. Kiedy otworzę, to sobie przypomnę świadectwo z zeszłego roku, z 5 lat temu, 10 lat temu, nawet 30 lat temu. Nawet po to, aby takie zapiski zostały dla następnego pokolenia. Bo to będzie świadectwo, że Bóg jest żywy w naszym domu i w naszej rodzinie. I w końcu ostatni punkt, o którym chciałem powiedzieć. Zacznij śpiewać nową pieśń dla Pana. W uwielbieniu o tym, kim On jest, co uczynił dla ciebie i dla mnie. Wiecie, kiedy mówimy o takiej śpiewaniu nowej pieśni ze swoich słów, często przemieszanych z modlitwą na językach i tak dalej, to się zastanawiamy, no ale o czym ja będę śpiewał? No, starcza mi na pierwszą, drugą frazę. Ale wystarczy, że będziemy śpiewać, zastanawiać się, kim Bóg jest, tak? Możemy Jego przymioty wymieniać. Co On dla mnie zrobił? Co uczynił Jezus na krzyżu? Kim On dla mnie jest i uczynił dla mnie? To naprawdę tego jest mnóstwo. Śpiewaj w swoim duchu, w swojej modlitwie, w swojej komorze nową pieśń, aby to bogaciło ciebie i aby świadomość tego, kim jest Bóg, rosła w naszych myślach. Bo duch, który jest w nas, on o tym wie. Ale nasze myśli są ukształtowane przez dziesiątki informacji. I chodzi o to, żeby nasza dusza była kształtowana przez Ducha Świętego, który jest w nas, a nie przez zewnętrzne informacje, które wpadają i zostają w naszej głowie. Kiedy tak będziemy robić, to wypełnimy nakaz Jezusa, który powiedział do swoich uczniów, ja się modlę o to, aby radość moja była w was. Radość moja była w was i wasza radość była pełna. To są słowa Jezusa do uczniów. Aby wasza radość była pełna. To bardzo logiczne stwierdzenie jest, to w takim razie ta radość też może być niepełna. Ona może być niepełna, bo ona może być rozkradziona, ona może być szczątkowa. Jezus się modlił, aby radość była pełna. A kiedy w jednej z przypowieści mówi do słuchającego go ludu, to mówi, w tej przypowieści używa takiego słowa, wejdź, sługo, do radości swojego Pana. Możesz być z zewnątrz jak ten starszy brat, ale to jest miejsce stracenia. To jest miejsce stracenia czasu, to jest miejsce stracenia relacji, to jest miejsce stracenia sposobności, aby się cieszyć. Możesz być na zewnątrz, ale mówi, wejdź, sługo, dobry sługo, do radości swojego Pana. To jest twoje i moje dziedzictwo. Dzisiaj chciałem, żeby to wybrzmiało, żebym sam to usłyszał, bo potrzebuję uchwycić się tak naprawdę każdego z tych wersetów. Sam chcę, aby to wybrzmiało dla moich uszu, bo to jest twoje i moje dziedzictwo. Jeżeli nie będziemy stali na straży tego dziedzictwa, to przyjdzie przeciwnik i literka po literce wybierze nam te słowa. Literka po literce. Jest taka przypowieść w Nowym Testamencie, że uczniowie kiedyś tam chcieli wyrwać konkol, to znaczy, że było zasiane zboże na polu, ale w nocy przyszedł przeciwnik i zasiał konkol. Dlaczego w nocy? Dlatego, że wszyscy spali, że nikt nie pilnował. Co się stało wtedy? I uczniowie, żeńcy się pytali, tak, mamy powyrywać ten konkol z tej pszenicy, a Jezus mówi, nie, nie, teraz już go nie wyrwiecie, on już musi dojrzewać. To coś, co zostanie zasiane, ono, co nie pochodzi z Bożego łanu, z Bożego zboża, to będzie wzrastać i będzie niszczyło to ziarno, które rośnie oprócz tego. Ja nie mówię, że stracimy zbawienie, że ktokolwiek utraci zbawienia, ale
będzie cena do zapłaty, dlatego że ten konkol, który będzie wzrastał, on zawsze przydusi tą pszenicę. On zawsze z tej ziemi weźmie część energii, która była przeznaczona dla tego ziarna. A więc, kochani, to, co chciałem powiedzieć, to jest właśnie to, żebyśmy pilnowali swojego dziedzictwa, abyśmy byli go świadomi, abyśmy wiedzieli, że Jezus przyniósł to dla ciebie i mnie. Ale tak naprawdę od nas zależy pielęgnacja, pilnowanie i wzmacnianie, aby ten owoc wzrastał. Kiedy przypomnisz sobie te słowa, które dzisiaj tutaj były czytane i one z formy słów, czyli logos, staną się rema, to wtedy możemy stanąć, mocno stanąć na gruncie tego słowa i powiedzieć: dość, diable, to jest moje dziedzictwo i zabieraj się za ten płot i nigdy tu więcej nie wchodź. To jest walka duchowa. Słuchajcie, my w naszym zbawieniu nie jesteśmy powołani tylko do miłych chwil. Tak naprawdę jesteśmy powołani do walki duchowej. Kiedyś, Boże, może będzie czas, żeby się tym głębiej podzielić, ale jesteśmy właśnie powołani do walki duchowej, aby obronić to wszystko, aby diabeł i przeciwnik niczego nam nie zabrał. Kochani, to tym się chciałem podzielić. To jest myśl, która zrodziła się z dzisiejszego, z tego miesięcznego kalendarza sierpniowego, kiedy wrócicie do domów, kiedy otworzycie tą stronę, być może macie otwartą na sierpniu, przeczytajcie to słowo, bo ja 1 sierpnia zacząłem to słowo czytać i ono przestawało, nie miałem spokoju, dopóki nie przygotowałem tego, czym się chciałem podzielić. To jest bogactwo, które jest zasiane w Bożym Słowie i ono powoduje, że możemy wzrastać, że możemy być bardziej świadomi, że możemy być bardziej odpowiedzialni, możemy być większymi szafarzami tego, co Jezus Chrystus nam powierzył. Kochani, powstańcie teraz, powstańmy razem. Ja chciałem się pomodlić taką modlitwą właśnie o odbudowę tego. Jeżeli, słuchajcie, nikogo nie będę tutaj wyciągał do przodu, ale jeżeli uważasz, że to słowo skonfrontowało ciebie jako osobę, że ta radość gdzieś jest zabrana, proszę podnieść rękę, daj mi znać, że to miało dla ciebie dzisiaj sens. Dziękuję bardzo. Że to słowo miało sens dla was, bo ono miało także i dla mnie sens. Chciałem się pomodlić, abyśmy się wszyscy teraz pomodlili, abyśmy mogli tą radością żyć na co dzień. Słuchajcie, wiele zależy od nas, ale Duch Święty musi świadomość tej radości podnosić w nas. My musimy Mu na to pozwolić. Uczyńmy to teraz w modlitwie. Panie, tak chcemy teraz błogosławić Ciebie za to, co Ty przygotowałeś dla swojego ludu. Dziękuję Ci, że radość Pana jest naszą siłą. Dziękuję Ci, że Ty zasilasz nas, że Ty to przewidziałeś, że my potrzebujemy siły, że potrzebujemy determinacji, a źródłem tego jest Twoje słowo. Ja Ci dziękuję, że Ty, patrząc na swój lud, chcesz, aby on był wypełniony radością, aby każdy z nas był wypełniony radością, bo wtedy możemy być silnymi chrześcijanami, wtedy Kościół może być silny, wtedy Kościół może być dobrze wyposażony, aby kiedy z radością, Panie, czyni swoją służbę na Twoją chwałę. Ja się dzisiaj modlę, Panie, aby to słowo mocno w nas zostało osadzone, abyśmy byli świadomi, że musimy ją pielęgnować, że to jest owoc, Panie, który Ty chcesz, aby w nas wzrastał, Panie. I jest wiele po naszej stronie do zrobienia. Ja się o to modlę, aby każda osoba, która dzisiaj podniosła rękę, która uważa, że rzeczywiście tak potrzebujemy więcej tej radości, ale aby Duchu Święty była posilona przez Ciebie, aby została wzmocniona, aby przyszło namaszczenie z góry, który doprowadzi do tego, aby ta prawda została na nowo ukształtowana w naszym życiu. Dziękujemy Ci za to, że Ty dajesz do tego czas, dajesz do tego sposobność i jesteś pełen łaski i chcesz, aby Twój Kościół cieszył się i funkcjonował w radości, a my jako pojedynczy wierzący, abyśmy wchodzili z pełnią radości do radości naszego Pana. Dziękujemy Ci, że niebo jest wypełnione radością, że niebo jest wypełnione radością i dziękujemy Ci, Panie, że kiedy spoglądamy, Panie, w górę, to stamtąd przychodzi nam pomoc do wyposażenia, do posilenia, do wzmocnienia. Aby Tobie, Jezu, płynęła chwała ze względu na słowo, które w nas zasiałeś. Amen.